Program zawiera sceny przemocy. W całych Stanach Zjednoczonych jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Są jak karaluchy. Ich siłą jest liczebność. Lepiej nie spuszczać ich z oczu. Są gotowi zabić każdego. Nathan's Street Gang zmienił całą kulturę gangsterską. Przypominają potężną korporację z oddziałami w każdym stanie. Dzięki temu mogli się aż tak rozprzestrzenić. Przejmowali terytorium i wszystkie nielegalne interesy. Krzywdzili każdego, kto nie chciał z nimi współpracować. Zwycięzcy nie podbijają, ale dosłownie niszczą konkurencję. Robisz to, co musisz. Napadasz, kradniesz, oszukujesz, zabijasz. Chociaż gang przyjmuje wszystkich chętnych, nikt nie może go opuścić. Istnieje tylko jeden sposób. Śmierć. Świat gangów. Śmierć w liczbach. Los Angeles, 4 września 1994 roku. W Westlake dwaj zabójcy czekali na swoją ofiarę. Pod osłoną nocy przemycili na ulicę karabiny maszynowe. Ukryli się w typowej dla Los Angeles alejce, na której z trudem mieści się jeden pojazd. Jeden z zabójców, Juan Termit Romero, należał do Columbia Lil Psychos, kliki 18th Street Gang. Gang specjalizował się w wymuszeniach. Zastraszał wszystkich, od drobnych dealerów do przedsiębiorców. Część haraczy trafiała do szefa Termita Franka Martineza. Martinez należał również do mafii meksykańskiej, potężnego kalifornijskiego gangu więziennego. Celem zabójców był wpływowy gangster z konkurencyjnej grupy, który zaczął ściągać haracze na ich terenie. Termit miał rozwiązać ten problem. Juan zajmował się wykonywaniem roboty. Gdy przywódcy gangu mają w dzielnicy cokolwiek do zrobienia, zlecają to gangsterom takim jak on. Eighteenth Street Gang podbił ulice Los Angeles dzięki brutalności i bezwzględności. Gang liczy 20 tysięcy członków i jest największą organizacją przestępczą w hrabstwie. Drugi w kolejności, MS-13, jest o połowę mniejszy. 18th Street Gang cieszy się sporą popularnością, ponieważ ma najgorszą reputację ze wszystkich gangów w Los Angeles. W przeciwieństwie do grup o podobnej wielkości, w 18th Street Gang nie ma jednego centralnego przywództwa. Gang jest raczej luźną koalicją kilkunastu klik. Jego struktura bardziej przypomina federację niż hierarchię. Poszczególne kliki nazywają się Hoover Locos, Chateau Park Locos czy Columbia Lil Psychos. Członkowie gangu utożsamiają się z miejscem swojego pochodzenia. Nazwy klik zawierają więc nazwy ulic, dzielnic lub miast. Grupy działają niezależnie od siebie i mają własnych przywódców. Liderzy decydują o działaniach swoich ludzi, ale na ogół się ze sobą nie porozumiewają. Przypominają dowódców oddziałów wojskowych, którzy wprawdzie należą do armii, ale często nie wiedzą, co robią ich koledzy.
Jesse dowodzi kliką na południowych przedmieściach Los Angeles. Został przywódcą, ponieważ był gotowy na wszystko. Potrzebowałem na to 1,5 roku. Twoja reputacja zależy od tego, czy wykonasz powierzone ci zadanie. Ukradniesz samochód? Zajmiesz się dealerką? Zdołasz kogoś zastrzelić? Im więcej przestępstw popełniasz, tym bardziej jesteś szanowany. Droga na szczyt często prowadzi przez zabójstwo. Warunek? Zbrodnia musi być dla grupy korzystna. Musisz znaleźć kogoś, kogo opłaca się zabić. Najlepiej wybrać człowieka z konkurencyjnego gangu. Jeśli zabijesz dealera, konkurencja straci dużo dochodów. Równie ważny jest sposób odbierania życia. Każdy sam wybiera broń i metodę działania. Łatwo pociągnąć za spust, ale trzeba być prawdziwym twardzielem, żeby zadźgać kogoś na śmierć. Każdego roku kliki 18th Street Gang zarabiają miliony dolarów na fałszowaniu dowodów osobistych, kradzieży samochodów, wymuszeniach oraz szmuglowaniu broni i narkotyków. Każda grupa specjalizuje się w określonym typie przestępstw. Niektórzy zajmują się produkcją i handlem narkotykami, a inni zbierają haracze od ludzi prowadzących interesy na ich terenie. Gang działa w myśl zasady dziel i rządź. Javier wstąpił do gangu w wieku 15 lat. W ramach inicjacji przeżył trwające 18 sekund brutalne bicie. To było straszne, ale tego właśnie chciałem. Teraz nie mogę się już wycofać. Jestem skazany na gang. Oscar zajmował wysoką pozycję w konkurencyjnej grupie. Przez 20 lat walczył z 18th Street Gang. Żołnierzem może być każdy, ale na wyższe miejsce w hierarchii trzeba zasłużyć. 18th Street Gang jest jedną z organizacji przestępczych, które budzą największe przerażenie. A strach rodzi szacunek, o którym marzą gangsterzy. Członków 18th Street Gang traktuje się poważnie. Ludzie się ciebie boją, ponieważ wiedzą, że jeśli coś ci się stanie, pomści cię cały gang. Niektórzy zrobią wszystko, żeby dostać się na szczyt i zdobyć władzę oraz pieniądze. Dla kasy skopałbym bezbronną staruszkę. Sprawia mi to przyjemność. Eighteenth Street Gang błyskawicznie rozprzestrzenił się poza granice Los Angeles. Gang zaczął rekrutować tysiące nowych członków w innych amerykańskich miastach. Chcieli być największym gangiem w kraju. Im więcej mieli żołnierzy, tym większe terytorium kontrolowali. Odnieśli sukces dzięki przewadze liczebnej. Gdy Juan Romero czekał na swoją ofiarę, również myślał o terytorium i liczebności gangu. Około północy w alejce pojawił się samochód. Pojazd należał do wyczekiwanej ofiary, Carlosa Truco Lopeza. Gdy samochód podjeżdżał do końca alejki, gangsterzy otworzyli ogień. Strzelali do Lopeza z karabinów maszynowych. Przesłanie było jasne. Dzielnica należała do 18th Street Gang. Los Angeles to amerykańska stolica gangów. Najsłynniejszy z nich, 18th Street Gang, zawdzięcza swoją siłę liczebności. Są najpotężniejsi, ponieważ mają najwięcej żołnierzy. W
Westlake, w zachodniej części miasta, nie ma lepszego dowodu wpływów gangu niż ten mural. Identyfikują się z nim. Jest dla nich równie prawdziwy, co tatuaż. Nikt nigdy nie próbował go zamalować lub oszpecić. To oznaka szacunku. Malowidło zawiera nazwiska najsłynniejszych gangsterów, takich jak Termit. I przypomina, że dzielnica należy do 18th Street Gang. Historia tego gangu to historia ludzi, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych z innych krajów. Po przyjeździe założyli grupę, która przyniosła im szczęście, smutek, przemoc, więzienie, a w ostateczności śmierć. Początkowo 18th Street Gang był jedynie grupą wyrzutków. W połowie lat 60. imigranci z Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afroamerykanie i Koreańczycy wprowadzili się do zachodniej części Los Angeles. Dzielnicą Pico Union rządził wtedy meksykański gang Clanton 14. Dzieciaki, które nie zostały do niego przyjęte, założyły własną grupę 18th Street. Nazwa pochodziła od ulicy w centrum dzielnicy. Dzieciaki, które nie należały do gangu, spotykały się wtedy przed agencją towarzyską Sadie. W latach 60. powstało wiele gangów. 18th Street cechowała różnorodność, ponieważ grupa przyjmowała wszystkich chętnych. Niektórzy twierdzą, że ta otwartość przyniosła gangowi sukces. Potrafili pogodzić wielokulturowość i wieloetniczność. Dzięki temu stali się siłą, z którą należało się liczyć. W porównaniu do innych gangów nie mieli wygórowanych wymagań rekrutacyjnych. Ochotnicy nie musieli nawet znać angielskiego. Wkrótce gang stał się na tyle silny, aby stawić czoło rywalom. Dzięki częstym bójkom i agresji zyskali reputację najbrutalniejszego gangu w Los Angeles. W latach 70. 18th Street Gang powoli zwiększał liczebność. Dekadę później liczba chętnych gwałtownie wzrosła. Gdy w Salwadorze i Gwatemali wybuchły wojny domowe, Stany Zjednoczone przyjęły tysiące uchodźców. Ulicę Pico Union zalała fala nowych imigrantów. Przywódcy 18th Street natychmiast zaproponowali nowym dzieciakom wstąpienie do gangu. Ich rodzice często pracowali na kilku etatach. To gangsterzy spędzali z nimi czas. Obsypywali ich prezentami i wmawiali, że po wstąpieniu do gangu nie zabraknie im pieniędzy. Eighteenth Street Gang oferował imigrantom nową tożsamość, ale oczekiwał czegoś w zamian. Dobrze wiedzieli, że dzieciaki nie mają gdzie się podziać. Oferowali kasę i kont do spania. W zamian musiały jedynie wstąpić do ich gangu. Żaden inny gang tak szybko nie rósł w siłę. 18th Street Gang przyjmował nawet dzieci. Najmłodsi ochotnicy mieli zaledwie 11 lat. Nazywano ich dziecięcą armią, ponieważ namawiali do wstąpienia do gangu kolegów ze szkoły. W całym Los Angeles pojawiły się kliki 18th Street Gang, które przejmowały kontrolę nad terytorium rywali.
Ich działanie przypominało wojnę błyskawiczną. Przejmowali terytorium i nielegalne interesy. Krzywdzili każdego, kto nie chciał z nimi współpracować. Oscar pamięta ekspansję 18th Street Gang. Twierdzi, że gangsterzy zastraszali dzieciaki, aby zmusić je do wstąpienia do gangu. Przejmowali kontrolę nad całymi ulicami. Nie interesowało ich, czy chcesz się do nich przyłączyć, czy nie. Nie odpuszczali nawet największym kujonom. Na początku lat 90. 18th Street Gang stał się najniebezpieczniejszym gangiem w hrabstwie. Wzbudzanie przerażenia to podstawa. Stanowią zagrożenie, ponieważ jest ich zbyt wielu. Jeśli zadrzesz z sąsiadem, który należy do gangu, zadrzesz z kilkuset gangsterami. Niezależność kilkunastu klik 18th Street Gang nie spodobała się mafii meksykańskiej. Mafia chciała kontrolować wszystkie latynoskie gangi w Kalifornii. Wielu przywódców ugięło kolana ze strachu. Mafia surowo karała tych, którzy nie chcieli się podporządkować. Gangsterzy wiedzieli, że jeśli trafią za kratki, grozi im śmierć. Bali się, że spotka ich to samo, co przytrafiło się ich kolegom. Osadzeni gangsterzy często wysyłali listy z prośbami. Pisali, że zginą, jeśli przywódcy nie podporządkują się mafii. W 92 roku doszło do spotkania przedstawicieli obu gangów. Śledczy dowiedzieli się o negocjacjach i zdołali je sfilmować. Ludzie z mafii meksykańskiej przedstawili ogólne wytyczne dotyczące działania gangów. Chcieli, żeby każda klika 18th Street Gang oddawała mafii procent swoich zysków. Domagali się również usunięcia z gangu Afroamerykanów i zaprzestania strzelanin samochodowych. W jednej z podobnych strzelanin zginął dzieciak, który należał do mafii meksykańskiej. Ludzie z 18th Street Gang usłyszeli, że jeśli zamierzają kogoś zastrzelić, mają do niego podejść. Przedstawiciele 18th Street Gang przyjęli postawione warunki. Jednak nie wszystkie kliki zamierzały ich przestrzegać. Tylko niektóre wyrzuciły Afroamerykanów, a jeden z żołnierzy znalazł sposób na obejście zakazu dotyczącego strzelanin. Wystarczy postawić jedną stopę na chodniku. Wprawdzie nadal siedzisz w samochodzie, ale zakaz już cię nie dotyczy. 18th Street Gang zyskał szacunek ludzi ulicy. Mogłem robić dosłownie wszystko i nikt nie próbował mnie powstrzymać. Ludzie wiedzieli, że wystarczy jeden mój telefon, żeby komuś stała się krzywda. W połowie lat 90. gang zaczął rozprzestrzeniać się poza granicami hrabstwa Los Angeles. Początkowo miało to związek z przeprowadzkami. Skoro należeli do gangu w Los Angeles, szukali podobnych organizacji w nowym miejscu zamieszkania. Członkowie 18th Street Gang pojawiali się w miastach środkowego zachodu oraz na wschodnim wybrzeżu. Macki gangu sięgnęły Omaha w stanie Nebraska, Nashville w Tennessee czy Baltimore, czyli miast, których wcześniej nie kojarzono z gangami z Los Angeles. W każdym nowym miejscu gangsterzy dopuszczali się przemocy. Radness Heights w stanie Minnesota, 9 kwietnia 2006 roku. Amar al-Bosad pracował jako sprzedawca.
Pod koniec nocnej zmiany do sklepu wbiegli dwaj członkowie 18th Street Gang. Gangsterzy próbowali zadźgać sprzedawcę. Amar odparował atak, chwycił kij baseballowy i wygonił napastników ze sklepu. Gangsterzy zostali aresztowani i skazani za napaść oraz usiłowanie zabójstwa. Chociaż napad się nie udał, 18th Street Gang umocnili swoją pozycję w regionie. Popełniali brutalne przestępstwa bez powodu. Chcieli jedynie pokazać, że należą do gangu lub udowodnić, że zasłużyli na awans. 18th Street Gang stał się ogólnokrajowym problemem. Kradliśmy, strzelaliśmy i dźgaliśmy ludzi. Nikt nie był bezpieczny, nawet policjanci. Każdy gangster marzył o zabiciu funkcjonariusza policji. W przestępczym półświatku szacunek jest wszystkim. Członkowie największego gangu w Los Angeles z dumą noszą symbole swojej grupy. Liczba 18 na ubraniu lub ciele pokazuje, kto jest szefem. Zdejmują koszulę i pokazują tatuaże symbolizujące przynależność do gangu. Nikt z nimi nie zadziera. Ludzie wiedzą, że jeśli zaatakują gangstera, jego koledzy wezmą odwet. W południowej części Los Angeles Jesse szybko się przekonał, kto cieszy się szacunkiem, a kto nie. Gangsterzy trzęśli dzielnicą. Każdy chciał być taki jak oni. Jesse zaczynał jako żołnierz i ciężko pracował na uznanie przywódcy swojej kliki. Im więcej przestępstw popełnisz, im więcej ludzi zabijesz, tym bardziej cię szanują. Detektyw James Corcoran patrolował ulice, na których grasowali Jesse i jego koledzy. Jest rano i na ulicach panuje spokój. Większość mieszkańców to dobrzy ludzie, którzy uczciwie pracują na utrzymanie swoich rodzin. Niestety późnym popołudniem, a zwłaszcza wieczorem, gangsterzy wychodzą z ukrycia i przejmują kontrolę nad okolicą. Symbole 18th Street Gang są widoczne na każdym kroku. Najpopularniejszym motywem jest liczba 18. To dobry przykład. S jak południe, rzymska liczba 18 oraz litery ST, czyli street. Symbol został przekreślony przez członków konkurencyjnego gangu, co nie wróży niczego dobrego. Westlake należy do 18th Street Gang. Dzielnicę kontroluje klika Columbia Lil Psychos. Potwierdzają to litera B od hiszpańskiego słowa barrio, czyli dzielnica, strzałka skierowana w dół i liczba 18. Policjanci zbyt dobrze wiedzą, w jaki sposób gangsterzy zdobywają szacunek. Sierpnia 1998 roku. Phil Cuesta i jego partner patrolowali terytorium gangu w West Side. Anonimowy informator powiadomił ich o imprezie gangu. Policjanci zaparkowali radiowóz i rozpoczęli obserwację. Skupili się na wskazanym budynku i nie zauważyli zbliżającego się mężczyzny. 20-letni Catarino Gonzalez wyciągnął Glocka kalibru 9 mm i zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Phil zapalił silnik i próbował odjechać. Kula trafiła go w tył głowy. Zginął na miejscu. Jego partnerowi nic się nie stało. Gonzalez został aresztowany i skazany za zabójstwo.
nigdy nie wyjaśnił, dlaczego otworzył ogień. Podejrzewamy, że Cuesta i jego partner zatrzymali gangstera wcześniej, a ten odebrał to jako zniewagę i postanowił się zemścić. Koledzy uznali Gonzaleza za bohatera. Tytuł był obrazą dla policji. Kilka lat po zabójstwie Phila, tuż przed rocznicą jego śmierci, na murach pojawiły się graffiti obrażające policję z Los Angeles. Każdy gangster z 18th Street Gang marzy o zabiciu policjanta. Członkowie gangu są gotowi oddać życie w obronie swojego terytorium. Jesse i jego koledzy zaczepiali dzieciaki, które wkroczyły na ich teren. Pytaliśmy, z której dzielnicy przychodzą i czy próbują z nami zadrzeć. Każdą próbę zakończenia rozmowy traktowaliśmy jak zniewagę. Atakowaliśmy wszystkim, co mieliśmy akurat pod ręką. Bronią palną, nożami lub kijami. Biliśmy do krwi. Przemoc była sposobem na zdobycie szacunku, ale Jesse musiał też zarabiać. Kradliśmy samochody. Czasami w ciągu jednej nocy podprowadzaliśmy 6 pojazdów. Niektórzy handlują narkotykami, my kradliśmy wozy. Za kasę ze sprzedaży aut kupowaliśmy broń i prochy. Jesse od początku chciał zostać przywódcą kliki. W wieku 20 lat osiągnął swój cel. Miałem 4 samochody i nigdzie nie pracowałem. Wchodziłem do sklepu i kupowałem wszystko, na co miałem ochotę. Uwielbiałem wydawać pieniądze, ale kto tego nie lubi? Wprawdzie Jesse był przywódcą kliki z południowej części miasta, ale w całym 18th Street Gang nie miał żadnej władzy. Kolebką gangu jest West Side, a tamtejsze interesy przynoszą większe zyski. Ściągają kasę od każdego. Wszyscy płacą gangowi. West Side należy do najniebezpieczniejszej kliki gangu Columbia Little Psychos. Grupa kontroluje dzielnicę od lat 90. Przez lata 18th Street Gang działał bez wewnętrznej struktury i centralnego przywództwa. Dwaj przedsiębiorczy gangsterzy postanowili to zmienić. Juan Termit Romero i Frank Kukiełka Martinez zaczęli ze sobą współpracować w 1992 roku. Termit był obiecującym żołnierzem Columbia Little Psychos. Martinez zajmował wysoką pozycję w mafii meksykańskiej, kalifornijskim gangu więziennym, który kontrolował działania Little Psychos. Klice zaczęły grozić kłopoty, gdy konkurent Martineza spróbował przejąć zyski z jego terenu. Rywal przysłał do dzielnicy innego członka 18th Street Gang, Carlosa Truco Lopeza. Lopez miał zbierać ściągane przez gang haracze. Doszło do konfliktu, ponieważ Martinez nie zamierzał dzielić się zyskami. W nocy 4 września 1994 roku Termit i jego kolega zasadzili się na Lopeza w jednej z wąskich alejek Westlake. Około północy na ulicy pojawił się samochód. Zabójcy wyciągnęli karabiny maszynowe i podeszli do pojazdu. Truco i jego dziewczyna nie mieli żadnych szans. Lopez patrolował dzielnicę. Zabójcy wiedzieli, że przejedzie przez jedną z wąskich alejek. Gdy pojazd znalazł się na ulicy, otworzyli ogień i podziurawili go jak sito. Pokazali całemu światu, że nikt nie odbierze im ich dzielnicy.
Martinez docenił oddanie Termita i mianował go przywódcą kliki Columbia Lil Psychos. Członek mafii meksykańskiej wybrał nowego przywódcę kliki 18th Street Gang. Termit postanowił dowieść swojej wartości. W parku MacArthur'a dostrzegł szansę na olbrzymie pieniądze. Park leżał na terenie gangu i był ziemią obiecaną dla dealerów narkotykowych. Termit zamierzał oskubać handlarzy z ostatniego centa. Jego żołnierze zaczęli ściągać haracze. Ludzie Juana pracowali 24 godziny na dobę. Dochody wzrosły z 1000 lub 2000 dolarów tygodniowo do 10 tysięcy dolarów. Termit czterokrotnie zwiększył zyski kliki. Juan dopilnował, żeby każdy handlarz płacił haracz. Niezależni dilerzy nie mieli prawa do sprzedaży. Agent FBI James J. objaśni sposób działania gangu. Ze względu na toczące się śledztwa wolał zachować anonimowość. Wynajmowali ulicę dealerom, którzy oddawali im większość swoich zysków w zamian za wyłączność na dystrybucję narkotyków. Za niektóre ulice płaciło się 10 lub 12 tysięcy dolarów tygodniowo, a za inne 5 lub 7 tysięcy. Łącznie klika Juana zarabiała 85 tysięcy dolarów tygodniowo. Aby usprawnić działanie grupy, Termit wprowadził sztywną hierarchię. Na czele stał Martinez, który dowodził kliką zza więziennych krat. Jego żona, Janie Garcia, była jego uszami i oczami na wolności. Gangsterzy nazywali ją seniorą lub szefową. To do niej trafiały zyski z interesów męża. Trzeci w kolejności był Termit. Otaczała go grupa poruczników odpowiedzialnych za poszczególne obszary terytorium kliki. Handlowali heroiną i kokainą, ale to crack miał największe wzięcie. Porucznicy patrolowali należące do gangu ulice. Sprawdzali, kto sprzedaje narkotyki i zbierali pieniądze. Jedynie porucznicy mieli kontakt z żołnierzami wyznaczonymi do wykonywania brudnej roboty. Dzięki temu Martinez, jego żona oraz Juan unikali kłopotów z prawem. Hierarchia nie przewidywała dróg na skróty. Miejscowi funkcjonariusze policji regularnie aresztowali drobnych dealerów, ale ich miejsce natychmiast zajmowali następni. Do 1995 roku Columbia Lil Psychos zmieniła się w sprawną organizację przestępczą. Jej działanie stało się wzorem dla pozostałych klik. Columbia Lil Psychos była najlepiej zorganizowaną i najbrutalniejszą kliką 18th Street Gang. Jednak sukces przyniósł niepożądaną uwagę. Władze federalne zainteresowały się Termitem i jego kliką. Dowiedzieliśmy się, że Columbia Lil Psychos zarabia tysiące dolarów i ma nowy łańcuch dowodzenia. Juan był po prostu zbyt dobry. Jego pomysłowe rozwiązania ściągnęły uwagę FBI. Agenci zaczęli zbierać dowody obciążające przywódców kliki. Gangsterzy byli obserwowani, a ich rozmowy telefoniczne nagrywane. 4 marca 1999 roku agenci FBI wkroczyli do domów Janie Garcia i jej siostry oraz ich matki. Znaleźli spore sumy pieniędzy. W pierwszym domu było to 450 tysięcy dolarów, w drugim 80 tysięcy dolarów, a w trzecim 9 tysięcy, które Termit zebrał kilka dni wcześniej.
Naloty doprowadziły do upadku Juana. Gangsterzy podejrzewali, że któryś z członków kliki dogadał się z agentami federalnymi. Pomimo braku jakichkolwiek dowodów, Jenny Garcia oskarżyła Termita. Przekonała swojego męża, że ambitny przywódca przeszedł na stronę wroga. Martinez rozkazał pozbyć się szczura. Pierwszego listopada 1999 roku. Romero odebrał tygodniowy utarg i wsiadł do samochodu. Nagle na ulicy pojawiło się kilku uzbrojonych gangsterów. Juan widział, jak nadchodzą. Zasypali jego samochód gradem kul. Chociaż Romera trafiło 5 kul, gangster przeżył zamach. W szpitalu dowiedział się, że próbowali go zabić jego ludzie. Odwrócili się od niego, chociaż nie mieli żadnych dowodów. Osobiście uważam, że Juan był najwierniejszym członkiem gangu. Gdyby koledzy nie próbowali go zabić, nigdy nie zechciałby z nami współpracować. Listopad 99 roku. Po nieudanym zamachu na Juana Termita Romera, przywódcy kliki 18th Street Gang, w Columbia Little Psychos zapanował chaos. Klika słynęła ze sprawnego zarabiania pieniędzy. Jednak gdy grupa znalazła się pod lupą FBI, gangsterzy zaczęli podejrzewać, że mają w swoich szeregach donosiciela. Frank Kukiełka Martinez, który pomógł rozwinąć klikę, kazał pozbyć się Juana Romery. Termit przeżył zamach, a władze postanowiły zapobiec kolejnym atakom. Nie mogliśmy dopuścić do eskalacji przemocy. Carl Stanford wiedział, że Termit ukrywa się w domu przyjaciela. Agent aresztował Juana pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i przemytu narkotyków. Ku zaskoczeniu wszystkich, Romero zgodził się współpracować. Gangster chciał się zemścić na swoim szefie, Franku Martinezie. Juan czuł się zdradzony. Zawsze był wiernym i oddanym żołnierzem Martineza. Jedno błędne oskarżenie skłoniło go do współpracy. Agenci FBI aresztowali go w grudniu 1999 roku. Juan miał kłopoty z nadwagą i był wycieńczony, jak większość menedżerów średniego szczebla. Koledzy próbowali go zabić, chociaż dla dobra organizacji wypruwał sobie żyły. Termit dostarczył agentom informacji, które umożliwiły rozbicie Columbia Little Psychos. Dzięki jego zeznaniom oraz zebranym dowodom rząd Stanów Zjednoczonych oskarżył 26 członków 18th Street Gang oraz mafii meksykańskiej o wymuszenia i zabójstwo. Potrzebowaliśmy pomocy gangstera, który znałby nie tylko przywódców, ale również szeregowych członków grupy. Zeznania Juana były kluczowe dla sprawy. Dwudziestu czterech z 26 oskarżonych usłyszało wyroki skazujące. Dwaj zbiegli. Sędzia oświadczył, że Romero zasłużył na złagodzenie wyroku. Juan ma szansę wyjść na wolność za dobre sprawowanie. Agenci federalni rozbili jedną z klik 18th Street Gang. Żadna inna grupa nie potrafiła dorównać Columbia Little Psychos. Rozbicie jednej kliki nie wystarczy.
prędzej czy później na jej miejscu powstanie nowa. To się nigdy nie skończy. Obecnie 18th Street Gang tworzy blisko 30 niezależnych klik. Gangsterzy założyli nawet własną stronę internetową. Reklamują się jako jeden z największych i najgroźniejszych gangów w południowej części stanu Kalifornia. Chociaż liczba nowych członków zmalała, eksperci uważają, że w trudnych dzielnicach gang zawsze będzie cieszyć się popularnością. Wyobraźcie sobie, że wasz ojciec siedzi w więzieniu, mieszkacie w obskurnym mieszkaniu i nierzadko chodzicie spać głodni, a gangster oferuje wam $300 tygodniowo. Musicie jedynie ostrzegać o zbliżającym się patrolu. Jak przekonać takiego dzieciaka, że nie warto przyjmować podobnej oferty? Niektórzy członkowie postanowili szukać szczęścia poza gangiem. Jesse uznał, że dalsze życie w gangu jest zbyt niebezpieczne. Obecnie ukrywa się ze swoją rodziną. Dopiero po pierwszym wyroku uświadomiłem sobie, że gangsterka to głupota. Zrozumiałem, że gang nie może zaoferować mi niczego dobrego. Jeśli trafię do więzienia, nikt się mną nie zaopiekuje. Gangsterzy nie mają ubezpieczenia ani zwolnień lekarskich. Jednak decyzja Jesse'ego nie spodobała się jego kolegom. Chcą mnie zabić, ponieważ wybrałem normalne życie zamiast gangu. Uznałem, że czas dorosnąć. Zamknąłem ten rozdział mojego życia. I nie zamierzam do niego wracać. Jesse walczy o normalne życie z taką samą determinacją, z jaką działał na rzecz gangu. Doskonale wie, co musi zrobić, żeby ochronić swoją rodzinę. Ludzie, którzy próbowali cię zabić, nie zasługują na miłosierdzie. Nie należy im współczuć. Moja śmierć zasmuci rodziców. Jeśli zginę, nikt nie zajmie się moimi dziećmi, dlatego nie żal mi ludzi, których muszę zabić. Przez gang przewijają się kolejne pokolenia mieszkańców Los Angeles. Najsłynniejsi członkowie 18th Street Gang zapewnili sobie nieśmiertelność. Ich imiona zdobią mur i definiują tożsamość miejscowej społeczności. Co najmniej połowa z nich została aresztowana przez FBI lub zabita przez innych gangsterów. Ich losy nadal kształtują 18th Street Gang.